Witam serdecznie, dzisiaj będzie nietypowo, banalnie i prosto. Chodzi tutaj o lodówkę, a raczej o jej wyświetlacz. Ostatnio otrzymuję wiele różnych zapytań z różnych zakątków świata odnośnie tego, dlaczego ten wyświetlacz nie pokazuje ustawionych przez nas temperatur. I od razu mówię, że pokazuje. Chodzi tutaj o lodówkę od firmy Samsung. Dokładnie jest to model taki, nie będę tego czytał, sami sobie spójrzcie. Z lodóweczki jestem bardzo zadowolony, działa jak igła. No i dobrze, przejdźmy teraz do sedna. Cała filozofia jest taka, że te wartości, które widzicie, to są aktualne wartości, które panują w lodówce i w zamrażarniku. Dlatego nie myślcie sobie, że jeśli ustawimy sobie teraz tutaj zamrażarnik na minus 15, to on nam teraz będzie pokazywał minus 15. Owszem, teraz tak, przy ustawianiu, ale nie teraz, ponieważ teraz w tej chłodziarce tutaj jest minus 19. My tą temperaturę, którą ustawiliśmy na minus 15, otrzymamy dopiero wtedy, kiedy ta temperatura tutaj zostanie osiągnięta. I to jest cała filozofia. Jeszcze raz powtarzam, tutaj mamy ukazane aktualne wartości. Dlatego jeśli coś ustawimy, to po prostu musimy chwilę poczekać, aż te temperatury zostaną osiągnięte. I tak, korzystając jeszcze z okazji, jeśli mogę Wam coś doradzić, jeśli chodzi o ustawienie lodówki, to polecam oczywiście ustawić lodówkę tak, by znajdowała się ona jak najdalej od źródła ciepła, ponieważ jeśli będzie stać gdzieś obok jakiegoś kaloryfera albo innego źródła ciepła, to po prostu te wszystkie temperatury będziemy wolniej osiągać, przez to lodówka będzie musiała bardziej prężnie pracować. Stracimy na czasie, stracimy na prądzie. I tyczy się to każdej z lodówek. Co jeszcze? Ważne, żebyśmy zachowali jakiś taki minimalny odstęp. Jak sami widzicie, u mnie tego odstępu jakiegoś dużego od mebli nie ma. I powiem Wam, po prostu żeby jakiś ten odstęp był, bo to też jest ważne. Także pamiętajcie jak najdalej od źródeł ciepła. I pamiętajcie o tym wyświetlaczu. Aktualne wartości. To jest cała magia. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.